Szanowni Państwo, wygiła godzina 15. Rozpoczynamy posiedzenie Komisji Spraw Społecznych. Następnie przywitam pana zastępcy burmistrza Sławomira, naczelników wydziałów, panią skarbnik oczywiście, dyrektorów jednostek podległych i tych plan posiedzenia dzisiejszego Państwu znany został wysłany od razu za wiadomieniem. Przechodzimy od razu do realizacji posiedzenia. W pierwszej kolejności przyjęcie protokołu z komisji. Mam aż do przyjęcia 4 protokoły z komisji i będę Państwa pytał po kolei datami o protokoły, które zostały wcześniej wysłane mailowo. Kto z Państwa będzie za przyjęciem protokołu? Podnoszę rączkę do góry. Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Już mam gotowe. Dobrze. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu 10 maja? Komisja Spraw Społecznych 10 maja. Jednogłośnie wszyscy za, przyjęcie. Nie wszyscy. Kto jest za przyjęciem protokołu w Komisji Spraw Społecznych, który ogłasza 16 maja 2022 roku? Jednogłośnie za. Kto jest za przyjęciem protokołu z Komisji, która ogłasza 23 maja, była to połączona Komisja Spraw Społecznych z Komisji Finansów i Gospodarki? Kto jest za przyjęciem? Dziękuję. Jednogłośnie. I kto jest za przyjęciem protokołu z 28 czerwca Komisji Spraw Społecznych w Sądzie, która obradowała? Dziękuję. Jednogłośnie. Czyli to już ten punkt naszego posiedzenia mamy pod sobą. Przechodzimy do omawiania projektów uchwał na najbliższą sesję. Będziemy omawiać się projektu uchwał w dość niestandardowym trybie, ponieważ pan zważył tutaj pana burmistrza z racji wyborów pana naczelnika Markowskiego. Zaczniemy od jego projektów uchwał, ponieważ musimy udać się na jego pracy. Rozpoczniemy od projektu oznaczonego numerem 5 i projektu oznaczonego numerem 6. Projekt numer 5 w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. Jest to teren przy szpitalu, który będzie zagospodarowany na laboratorium. Czy są pytania do tego projektu? Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu numer 5, dzierżawa ma dotyczyć nieruchomości zabudowanej, którą chcemy przeznaczyć rzeczywiście na wniosek firmy wnioskującej na większą powierzchnię laboratorium firmy Optima. To jest nasze miejsce. To jest ta nieruchomość i ten budynek jest nasz miejsce, można tak powiedzieć. Tam kiedyś była stara baza fałszy. To jest ten budynek już graniczący z płotem SPR. Firma Optima zwróciła się z prośbą o możliwość na potrzeby laboratorium i rozszerzenia usług i zakresu, jaką chce świadczyć na rzecz szpitala, ale nie tylko. Większej powierzchni niż ta, która obecnie ma w samym szpitalu, zresztą te warunki w szpitalu czy budynku szpitala to jest tak naprawdę tylko punkt pobrań. Tam, no nie jest to takie, nazwijmy to, warunki godne pacjenta, a tym samym tutaj oprócz zwiększenia zakresu badań i punktów laboratoryjnych tutaj jednocześnie wychodzimy naprzeciw takim większym, bardziej komfortowym, może w ten sposób warunkom dla pacjenta. Tym bardziej będzie to w budynku niezależnym, nie będą pacjenci wchodzić do budynku szpitala,
na te stare pogotowie, pamiętacie Państwo, tak? Lecz tu w tym momencie robimy to tak też i komfortowo dla wszystkich. Dla samego szpitala i dla firmy Optima i jeszcze dla pacjentów. Czy jeszcze Państwo mają pytania? Pan Jacek, czy coś jeszcze dodać? Czy jedyne może powodzenie to ważne jest w sposób prawny. Państwo podejmowaliście oczywiście uchwałę w sprawie wydzierżenia tej nieruchomości przez Sądami Zdrowia i tutaj przyjmujemy taką interpretację ostrożnościową, ponieważ umowa dzierżawy zakłada, że dzierżawiający, czyli gmina, może wyrazić zgodę na dzierżawę pod dzierżawę innemu podmiotowi, to stosujemy takie zasady, jakie są stosowane w dzierżawie, czyli musi być Państwa zgoda jako umocowanie do tej zgody na czas oznaczony powyżej 3. To tylko tak przykładem jest. Dziękuję bardzo. Są jeszcze pytania? Przechodzimy do kolejnego projektu, oznaczonego numerem 6. Jest to projekt w sprawie zgody na nabycie nieruchomości. Jest to teren ulicy Łuczańskiej. I tutaj, czy są od Państwa jakieś pytania? To ja mam pytanie do Pana Marzelika. W związku z tym, że wiemy, jeden z projektów uchwał mówi też o zmianie planu no, planu zagospodarowania, który jest tak uchwał i wiemy, że on wyklucza tą część, gdzie są działki, obecnie gdzie jest ulica Jasna. Łuczańska jest jakby tą ulicą, która wpada w więc moim jakby zawsze takim punkcie widzenia jest to, że to jest ulica łącząca tą część miasta z tamtą częścią miasta, czy w nabycie tej drogi wiąże się z ewentualnym planem dalszym później tej rozbudowy. Czy drugie pytanie, znaczy może to jest takie pogodane pytanie, czy przymierzamy się do jakiegoś poprawy jakości tej mieszkań, która jest obecnie na ulicy Łuczańskiej? Ja może postaram tylko powiedzieć na początek, bo to nie planowanie inwestycje by być bardziej właściwe do odpowiedzi na drugą część pytania pana przewodniczącego. Niewątpliwie to nabycie ma służyć prawidłowym terenowym pod rozbudowę przyszłościową tej istniejącej drogi, po to, żeby jej parametry były jak najbardziej korzystne komunikacyjnie. Jakiś czas temu, bodajże na sesji czerwcowej, Państwo przegłosowaliście zmiany do budżetu umożliwiające to nabycie, czyli uchwała finansowa już za tym poszła. Jest to nabycie tego gruntu za 10% jego wartości, czyli w kwocie około tam 4000 lekko. Szłona uzgodnione wcześniej i cel tego nabycia wskazywany powiatowi jest to właśnie cel poprawy infrastruktury drogowej. Cel komunikacyjny, a może na dalszą część pytania będzie wykonany. Bardzo chętnie, bo właśnie jest przygotowany, mamy zlecenie wykonania dokumentacji projektowej, bo tam jest tam jeszcze spływ betonowy. I zanim to się wszystko, że tak powiem, już prawnie ułoży, to my wyłonimy projektanta i spróbujemy zrobić dokumentację projektową, być może uda się pozyskać jakieś fundusze, byśmy tą drogę doprowadzili do jakiegoś należytego stanu i z całą pewnością poszerzenie tego pasa drogowego wpłynie na jakość. I bez względu na to, czy ewentualnie kiedykolwiek tam zostanie po drugiej stronie jakaś dalsza część, no ta droga będzie mimo wszystko poprawiona. Dlaczego pytam? Dlatego, że z tamtych regionów no dochodzą już na sygnały, że ta droga wykonana przez tyle lat już jest dość coraz większym utrudnieniem, w szczególności po ostatniej budowie mostu, który troszeczkę też. Trzeba ją poprawić niemożliwie. Także zobaczymy, co przyniesie dokumentacja projektowa. Ja myślałem wstępnie o tam takim ciągu pieszo-jednym, żeby tego asfaltu nie wstać tam w te rejony tej kładki, być może zrobimy to w ładnej kosteczce. Zawsze będzie to łatwiej z infrastrukturą i ewentualnie tam przez tam ciągu jeszcze jest ta działka, która będzie zabudowana, tak? I pewnie komunikacja no, będzie się na to części dobrze, bo musimy tam na zimę mówić, żeby jakoś pan był. Przepraszam, mówimy teraz o budowie nowej drogi, bo na tym przykład. Tak, dlatego robimy dokumentację projektową, bo niestety trzeba sam do tego. Dziękuję bardzo. Są jeszcze pytania? Widzę, to pana ogromnie prośbę, żebyśmy przeszli do projektu, to znaczy zaznaczonymi literami A, B, C, D, czyli 1, 2, 3, 4. Dziękuję bardzo. 7. 1, 2, 3, 4, 7. Dlaczego A, B, C, D? Ponieważ A, B to są finansowe i zawsze od nich zaczynaliśmy, ale to są takie cieplejsze, takie. Idziemy A, B, D.
Nie, na DCB. Na DCB. A na od projektu A łącznie będziemy z projektem B, czyli dotyczący zmian w budżecie, uzasadnienie obszerne i wszelkie zmiany w uzasadnieniu są wymienione. Czy ktoś z Państwa ma pytanie, korzystając z obecności Państwa? Proszę bardzo. Jutro już mamy odbiór, ale w kierunku nie biorę. Tak, niektóre rzeczy musimy. Dobrze. Wyczerpuje się środki na realizację projektu, nie otrzymał dofinansowania? Czy z jakiego powodu? Z rezygnacją. Strona polska odstąpiła, wycofała. Niestety nie wiem, czy tak wygląda, bo mają jakieś swoje problemy, inne przyczyny. Teraz zbliża się wydatki w kwocie 7000 z przeznaczeniem na dotację organizacji pozarządowych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Rozumiem, że ktoś złożył wniosek, tak? Chciałabym, że pan burmistrz, ponieważ ja dostałam tylko z biura projektów, biura promocji wniosek o przesunięcia pomiędzy działami. 1382. Nie podano przyczyny dlaczego. Zostały pewnie jakieś niewykorzystane środki. Być może. Nie, zwiększa się. Tak, ale z poprzednich, tak? Czyli na przykład ze sportu się zmniejsza i zmniejsza się do tej społecznej. Tak, złożył, do tak, że być może. Tak, złożył ciekawy projekt. We wniosku nie uzyskałam takiej informacji, tylko proszę o przesunięcie. Jest to dalej w tej samej grupie. Ja wiem. Rodzaju wydatków. Natomiast nie odpowiem dokładnie, co jest przyczyną tego na ten moment, żeby nie podać Państwa obrotu. Ja też proszę na sesję. Tak, dobrze, przygotuję. Czy tak. Ja chciałem się zapytać, nie wiem, czy akurat to będzie w tym temacie. Mam nadzieję, że dział 600 zwiększa się wydatki w kwocie 60 tysięcy i przeznacza na realizację zadania inwestycyjnego na zbudowę odcinków dróg 5KD, 6KD oraz zbudowa drugi 4KD. 5KD? To dobrze. Teraz nie wiem, czy akurat w temacie to będzie, czy może na koniec będzie przyniesione moje pytanie. Chodzi mi o ulicę Nowowiejską, która jest obecnie robiona. Czy są uwzględnione przebudowy też przejść, tak jak są wiele już mamy przejść takich doświadczonych, bardzo fajnie. Czy to też w tym miejscu będzie robione, czy... Nie, to nie jest to zadanie, bo tam przymierzaliśmy się na początku, jak zaczęliśmy planować tą inwestycję i chcieliśmy wykonać przebudowę całej ulicy Nowowiejskiej, bo przypomnę, że ta robota jest robotą remontową. Czyli w tej chwili to jest po obecnych parametrach, czyli oświetlenie, które nie zostaje takie, jak się jest. Jeżeli chodzi o przejścia, to mamy tam zgodnie z rekomendacją, tam regulacje, jeżeli chodzi o lokalizację. Wcześniej już tam trochę deszczówki przerabialiśmy, jeszcze dochodziliśmy na swoje barki. Natomiast jeżeli chodzi o doświetlenie, to jakby już nie jest w tym zadaniu, będziemy sobie już na spokojnie realizować w dalszej części, bo to jakby nie kombinuje z inwestycją, bo ustawienie oświetlenia przejścia będziemy pewnie coś, to tak jak robiliśmy tam gdzieś na Wojsko Polskiego razem z... No powiem szczerze, te przejścia naprawdę są bardzo fajne, te doświetlone i z daleka widać całe przejście, także naprawdę to poprawia bezpieczeństwo. Postaram się iść z tymi przejściami. Natomiast we wszystkich tych naszych tam teraz wnioskach to chociażby wnioskujemy o wymianę samych punktów oświetlenionych, tak? No, bo to też jest duży koszt i jak składaliśmy ostatnio wniosek o finansowanie naszych następnych tam zamierzeń, to też chcemy, żeby zmontować już oprawy LED-owe z redukcją mocy oszczędne, tak, żeby są też
obniżać te nasze lasy. To w temacie oświetlenia, bo zmniejszamy o 50 tysięcy przychodów oświetlenia na smętra, to co to wynika? Bardzo dobrze do przetargu. Zmieniliśmy zaplanowaną wyższą małotę, okazało się, że zawarliśmy umowę. Tak, tak. Dlatego byśmy od razu rozdysponowali tam, gdzie na z kolei zabrakło. Czy są jeszcze pytania z budżetu? Nie widzę, to przechodzimy do projektu oznaczonego literą C. Jest z nami pan dyrektor, a dotyczy wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wyciągowych i kanalizacji. Tutaj chodzi o to, czy są pytania? Czy są pytania pana dyrektora? W sprawie wodociągów i zmiany. Ja. Ja mam pytanie, czy tam nie mam czasem błędu? Urządzenia to jest taki błąd, który komputerowy. Urządzenia wodociągowe, zawiera druga urządzenia. I w pozycji drugiej jest budowa wodociągu na osi Lublinu. Przesuwa się realizację inwestycji na rok 2026 i 2023 roku. Ale wysoka się obliga, tylko ja na tego nie rozumiem, ale myślę, że to jest jeszcze raz powiem pani. W urządzeniach jest zapisana sprawa. Ta pola druga? Tak, pozycja druga. Wsłuchuje się realizację na rok 2026. Ja też mam tylko 26. Nie mam 26. Nie, jest 20. Pozycji 1 jest zmniejsza autostaryzacji na rok 2023. Pozycji 2 zmniejsza autostaryzacji na rok 2026. W drugiej pozycji jest 126. Natomiast proszę mi, bo mam jestem w wielkim wrażeniu, Państwa mam elektrownie fotowoltaiczne, tak? Że Państwo tutaj dwa musimy coś realizować z tego względu, że te energii, które będą się generowały w kolejnych planach, po prostu będą tak przekładały się na cenę wody i ścieków, że nie będziemy w stanie tego mieszkańca właściwie sprzedać. Także robimy wszystko, co jest tylko możliwe. Więc mamy ten temat teraz w trakcie realizacji przekazane te działki w tym miejscu przy stacji zatrudnienia wody, jeżeli uda nam się temu odwrócić, bo tam budujemy jeszcze instalację większą fotowoltaiczną. Na tą chwilę pewnie Państwo zwróciliście uwagę, na przepompowniach też już realizujemy tam, gdzie jest możliwe, żeby te koszty w jakiś sposób ograniczyć. Rzuca się w oczy, że one się jakby pojawią, bo na przykład taka bardzo innowacyjna. No, mamy na pewno już wybudowane na ulicy Słowackiego, Rolniczej, Jeziornej, także w perspektywie teraz mamy najważniejsze zadanie, które realizujemy, to jest przepompownia główna. No, to jest przepompownia główna na ulicy Jeziornej, która transportuje wszystkie ścieki na oczyszczanie, wszystkie ścieki, które trafiają na oczyszczanie. Robimy teraz przepompownię rezerwową, żebyśmy mogli wyremontować tą przepompownię podstawową. I jeżeli uda nam się zakończyć tę inwestycję w tym roku, a wszystko nam to wskazuje, to też tam padają. Ale to nasz przepompownię, jak mają Państwo instalacje fotowoltaiczne. Natomiast tutaj jest też mowa o samej elektrowni fotowoltaicznej. To co Państwo będą umiejętnować? Mówiąc o elektrowni. To ta elektrownia, którą planujemy, to jest właśnie stacja uzdatniania wody. Tam mamy tak jakby popięcie do głównego naszego zasilania, czyli cała energia, która zaopatruje przedsiębiorstwo wodociągów, czyli to jest stacja uzdatniania, również tam mamy rozliczanie odnośnie oczyszczania ścieków, będzie wpięta w termice. Także i tak to, co budujemy, to w jakichś 20% pokryje nasze zapotrzebowanie. Nie przewidujemy na ten moment, żebyśmy oddawali coś do sieci energetycznej. W perspektywie zobaczymy, jak to funkcjonuje. Będziemy myśleli o ewentualnie dalszej rozbudowie. Dziękuję bardzo. Są jeszcze pytania do pana dyrektora?
Jeśli nie ma, to przechodzimy do projektu. Może tutaj do pana. Tutaj powiedziałem, że jest 50 tysięcy, więc te 5 tysięcy, które z pomocy właśnie z tobą trafia, 7 tysięcy w zagrożeniu, to jest podróż muzykalistyczna, duże procedurę zawarcie może na koncert muzyki uprzedni zarząd nie składał. I teraz już nie wnikają szczegóły, ale to jest też kwestia, bo jest tryb konkursowy, jest konkursowy, mówimy o październikowych koncertach. Projekt numer oznaczony numerem D w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzoru. Do tego poproszę. Jeżeli ktoś ma ten projekt, on dzisiaj tak jest. Projekt ma ściśle charakter proceduralny, na który z komisji merytorycznej, jeżeli chodzi o uchwałę dotyczącą dotacji sportowych, która była wielokrotnie zdecydowana i uchylana, wspominałem, że jest ryzyko, że po raz kolejny nasz projekt na powodu uchylą. Moim zdaniem to jest jakiś ambicjonalny spraw, więc napisaliśmy, że pan Piotr napisał skargę, została złożona, a że jest to skarga składana przez organ na uchyloną uchwałę, stąd jest konieczność podjęcia przez Radę takiej uchwały, która będzie niezbędna, żeby w ogóle sąd mógł ją formalnie przeprowadzić. I jest prośba, żeby ewentualnie podjąć taką uchwałę, żebyśmy w sądzie poszli, podjęli się poprawę. Usłyszeli zdanie sądu na ten temat. Dla jasności skarga została złożona. Będzie następcze potrzebne, żeby sąd się mógł zabrać. Prawomocny musi być następcze taką uchwałę, bo pozwoli na przerwę wakacyjną, na terminy, które biegną w związku z koniecznością złożenia skargi. Musieliśmy już podjąć dodateczność, a to jest jakoś wymóg formalny do pełnienia całości procedury. Ja myślę, że to już samorządy zaczynają prosić. To przechodzimy do kolejnego projektu oznaczonego numerem 1 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie miejskiej w Giżycku roku 2022-2023. Jest to projekt uchwały, który pojawia się na przykład kosztu szkodnego. Mamy wzrost ceny paliwa, więc wzrost ceny paliwa do zakresu zadania uchwały. Czy są pytania? Myślę, że jest to bardzo oczywiste. Jeśli nie ma, to przechodzimy dalej w sprawie z projektu numer 2 w sprawie zmiany. W sprawie zmiany ustawy. To jest przystąpienie do sporządzenia swojego planu zagospodarowania. To jest do uczenia. To jest to, o czym ja sobie mówiłem, czyli plan zagospodarowania zmienia swoje przestrzeń, swoją wielkość, swój zakres. Będzie on drogi do tylko i wyłącznie do ulicy 3 Maja. Kończy się tak z ulicą 3 Maja. Nie. To byście Państwo drugą mapkę. Drugą. To jest aktualna pismem z dnia 25 sierpnia. Pan naczelnik zwrócił się do Państwa z prośbą o aktualizację załącznika do projektu uchwały i wyjaśnił za moment dlaczego. Podejmuję tutaj również część tych dwie ulice dochodzące do ulicy Jasnej od strony ulicy 3 Maja, czyli ulica Sportowa i ulica Wesoła. Mapki na pewno wszyscy na tym otrzymali. Czyli jeśli można, znaczy uważam, ponieważ uczestniczyłam w spotkaniach z miastami i dwóch takich spotkaniach, myślę, że jest to bardzo dobra decyzja, ponieważ uwag mieszkańców było bardzo dużo, bardzo burzliwe już podjęły dyskusje na ten temat, więc takie też jest oczekiwanie mieszkańców, szczególnie, że ten teren, który ten zakres, który
zmniejszone, to jest ta część taka najbardziej kontrowersyjna dla mieszkańców, czyli to, co dotyczy ewentualnego mostu budowy drogi. Więc decyzja jest bardzo dobra, natomiast interesuje mnie Pani Naczelniku, skąd ta poprawka, zostawiam ten język takiej poprawki. Już mówię, formalnie, bo tam też uwag do tego terenu nie było prawie wcale, ale były wcześniej wnioski o wydanie gazetki, bo tam nie ma miejsca tego planu w tej chwili. I z użytkami mieliśmy tam problemy, bo przy takiej zwartej zabudowie ciężko jest przeprowadzić procedurę, chociażby z tytułu tego, że gdzieś tam ktoś, który jest ze właścicieli umarł, nie ma postępowań spadkowych i generalnie w tym rejonie, gdzie trochę się teraz dzieje, nie miałem możliwości, musiałem zawieszać postępowanie, bo mogę wydać gazety, więc żeby od tego uciec, tak, i pójść to jakby bardziej ogólną procedurą, to bez tam jakichkolwiek rewolucji w tym terenie opracujemy tam miejscowy plan, że na jego podstawie może mieszkańcy, właściciele działek mogli generalnie remontować, przebudowywać. Ale nie było tam uwag mieszkańców. Nie. Znaczy generalnie przy tym cztery uwagi tam było. Ale to raczej na tym terenie samochodowe tam dalej, na tym osiedlu domków jednorodzinnych chyba nie. Natomiast będzie to jeszcze raz złożone, może skoro ten teren będzie bardziej ograniczony, no to jeszcze jakieś uwagi wpłyną, ale myślę, że bez jakichś tam większych problemów da się wyjaśnić, uzgodnić i ten plan w tej formie opracować. Tu tak jak Państwo uzasadnienie mają, dla nas były istotne dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to, żebyśmy mogli jak najszybciej procedować i przystąpić do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po uwzględnieniu uwag w kontekście potrzeb naszego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, ponieważ w obecnie obowiązującym planie na ten teren Kotłowny, a także zbiegu ulicy Olsztyńskiej i Sikorskiego jest przeznaczona do likwidacji, a niestety widzimy, jaka jest sytuacja na rynku energetycznym i gdzieś dodatkowe, być może konieczne z innego źródła, jak tylko wyglądowe zasilanie sieci energetycznej w ciepło będzie konieczne. I tą elektrownię musimy, utrzymać, tym bardziej, że mamy też na względzie dalszą rozbudowę sieci ciepłowniczych, w kierunku tak zwanej Wyspy Giżyckiej. No, tam też być może pojawią się kolejni odbiorcy ciepła, czyli byłoby to dla nas ekonomicznego punktu widzenia lepsze i bardziej optymalne dostarczanie ciepła z tej kotłowni niż z kotłowni z kilku kilometrów gdzieś tam z okolic osiedla, chociażby ulicy Grodzieńskiej. No i kolejna rzecz, którą też trzeba było pogodzić, to zgodnie z zapisami studium dotyczących przeprawy przez kanał, bo w studium jest zapis mówiący o tym, że w tej części miasta powinien być most łączący dwa brzegi kanału, a jeśli uwaga, czy może raczej jeśli plan zagospodarowania przestrzennego by nie przewidywał uwzględnienia tego, byłby niezgodny ze studium, więc wojewoda miałby pełne prawo unieważnić taką uchwałę. I dlatego musieliśmy to pogodzić. Może jeszcze Pan Naczelnik coś dodać, jeszcze to wyłączenie pewnej części terenu pierwotnie objętego pracami. Wniosków było dużo do wstrzymania się z decyzją o ustalaniu tam możliwości zabudowy tych pozostałych terenów do tego, co przyniesie nam rozbudowa obwodnicy. W związku z tym, że i tak to będzie inwestycja na lata, to ograniczyliśmy się tutaj do tego minimum, które jest w tej chwili, tak jak Pan już powiedział, do naszego zabezpieczenia energetycznego potrzebne i w tej formie chcemy Pan uchwalić. A zobaczymy, co się będzie dało, co przyniesie przebudowa obwodnicy, co pokaże nowe badanie ruchu, ten będziemy dalej podjąć. Mam pytanie, a kotłownia Sikorskiego zostanie reaktywowana? To znaczy, będzie taka możliwość. Będzie taka możliwość, a nie zostanie zakończony tam, nie założone. No w tej chwili wstrzymaliśmy się do jakichkolwiek ruchów gruntowych na Grodzieńskiej, bo też trzeba zabezpieczyć teren do ewentualnych przebudów kotłowni, być może tam PES będzie planował inne źródła ciepła z rąbki. Nie wiem, co tam przyjdzie do. Co rynek przyniesie, co sytuacja przyniesie, no bo w tej chwili jest duża niepewność, czy
no musimy się zabezpieczać te wszystkie. Staramy się na bieżąco odpowiednio reagować na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku energetycznym. Sami Państwo też pewnie tego doświadcza. Przy okazji, czy ktoś z Państwa wie, na jakim etapie są rozmowy z akcjonariuszami PEC-u? Myślę, że na ten temat mógłby się powiedzieć Pan Burmistrz, ponieważ Pan Burmistrz bezpośrednio sprawuje nadzór właścicielski nad częściowo właścicielski nad zgromadzeniem wspólników, tam mamy 51%. Ja w porozumieniu z burmistrzem w czasie urlopu pana burmistrza wystosowałem pisma do pracy, by rozpoczął już procedurę wykupywania tychże udziałów od z rąk indywidualnych, czyli tych, którzy je posiadają, to jest 49%. W sumie no, burmistrz już wielokrotnie tłumaczył, dlaczego lepiej być w dzisiejszych czasach. Więc wstępnie mamy nadzieję, że we wrześniu tacy już da nam odpowiedź, na jakim jest to. Bardzo proszę. Dziękuję. Teraz kwestii wyjaśnienia, Marcin. Oprócz projektu, tak? Projekt to są załączniki w oddzielnym mailu. Właśnie. To jest czyli wszystko jest okej. Okay. To przechodzimy do kolejnego projektu. Projekt oznaczony numerem 3 w sprawie uchwalenia gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Giżycka na lata 2022-2025. I czy tutaj są pytania? Jasne. Ja mam pytanie, kto jest oporem tego projektu, tego programu? To nasz kupanista. Znaczy w ogóle bardzo wartościowy jest wykaz nieruchomości pisanych, bo tak jakby sam program zawiera wiele pewnych teoretycznych założeń. Natomiast zastanowiło mnie, że sam program mówi o programie wojewódzkim, natomiast w ogóle nie wspomina o tym, że został to zatwierdzony w maju program powiatowy. Nie ma to znaczenia może dla jakby samej treści, ale jeżeli przywołujemy program wojewódzki, to myślę, że też warto byłoby spojrzeć na ten program powiatowy, który został zatwierdzony a propos zabytku, bo tak naprawdę treściowo dotyczy tego samego. Może po prostu stąd pytałam kto, tak? Bo myślałam, że może ktoś już teraz po prostu mi doczytał, czy tam są obszary, że taki program też został zatwierdzony przez tutaj do tego tak z dystansem. Tak, no, wiem, co się dzieje. Wiem, bardzo wartościowy jest wykaz, myślę, że bardzo wartościowy. Warto byłoby też zrobić taką akcję informacyjną dla mieszkańców, jakie posiadamy budynki, tak, wpisane do ewidencji, bo myślę, że jest taka istotna wiedza dla naszej tożsamości i jakby dla naszego takiego patriotyzmu lokalnego, a o tym się praktycznie nie mówi, więc myślę, że warto w tych akcjach edukacyjnych, a też jest o tym mowa w tym programie, gdzieś już ująć. Spróbujemy to zrobić, bo opracowanie naszego planu tam w okolicach Cofa, na którą właśnie przyniosło taką niewiedzę, jeżeli chodzi o strefę ochrony, tam co się przejechał, że w 2015 roku wojewódzki konserwator wydał decyzję obejmując ochroną obecności terenów Cofa. No, inwestor nie był świadom, że taki teren posiada, także no, myślimy, jak to zrobić, żeby to było tak bardziej szczere, bo no, niestety tak. No. No nie wiedza jest duża w tym zakresie, no coś tam, coś będzie na to przechodzimy do kolejnego projektu, oznaczonego numerem 4 z obowiązku ustawowego w sprawie ustalenia szczegółowych
za ponoszenie odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia, w tym schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. I czy tutaj są pytania, bądź ewentualnie pan dyrektor chce? Tak, powiem o tym, że tak, mamy taką uchwałę, że nie znam, 3 czy 3 szkół robiliśmy, ale miasto Zielonego Człowieka określił, że zaleca zmiany w tym zakresie, powiem, tak naprawdę merytoryczne w stosunku do poprzedniej uchwały będą dotyczyć tego faktu, że w tych nabewach, jest w sensie odpłatności za pobyt, dodatkowo się zyskujemy za to, że to, to 10% czyli krótko mówiąc, nie są to zapisy na szpilki, na przykład bezdomne normalnie zawsze 800 zł. Jak to wstawić, na przykład, nie można znaleźć coś z urządzenia istotnie z jego wykonania, to można taką opłatę zmniejszyć w negocjacji. Jak masz propozycję, to wygląda na słusznie, no tak, jest to racjonalne wyjście na przykład racjonalne. Dotyczy to, tak jak mówię, nie tylko swojego bezdomnych, ale też innych placówek wykończy w każdym z tych rodzajów ośrodków wsparcia. Ta negocjacja będzie zapisana. Są pytania jeszcze co do tego projektu uchwały? Nie widzę, to przechodzimy do projektu uchwały oznaczonego numerem 7 w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia. Myślę, że treść skargi Państwo znają. Tutaj komisja skarg wniosków i petycji zwróciła się z prośbą o informację tak do strony skarżącej. Strona skarżąca nie podjęła zawsze współpracy, stąd jest ta skarga uznawana za bez rozstrzygnięcia. Tak. Tutaj pan uzasadnienie jest dość jasno opisane. Jeśli chodzi o projekt uchwały, to mamy już wszystko ze sobą. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego posiedzenia, czyli pytania burmistrza. Jeśli ktoś z Państwa ma pytania do pana burmistrza, korzystając z tego obecności, to proszę o Panie burmistrzu, właśnie chciałem się wypytać jeszcze a propos inwestycji na ulicy Nowowiejskiej. I interesuje mnie wjazd przy Nowowiejskiej 29. Czy ten wjazd również będzie, ta nawierzchnia będzie przy tej inwestycji poprawiana, czy tylko po prostu górna ulica Nowowiejska? Dlaczego to pytam? Dlatego, że co roku w okresie często też i zimowym i tym wiosennym zgłaszam właśnie ubytki. Ta nawierzchnia już jest tak klejona, że co chwilę te że tak powiem, te dziury tam wychodzą, a że jest akurat dojazd też dla samochodów ciężarowych, które dojeżdżają do sklepu spożywczego. Dlatego ta nawierzchnia szybko bardzo się niszczy. I czy jest w tym miejscu zaplanowana wymiana również tej nawierzchni? Bo wydaje mi się, że sensowną rzeczą byłoby od razu zrobić to, żeby już później za każdym razem się nie poprawiać znowu tej nawierzchni. Co tu zarazuje? To znaczy, czy pan wyjazd tej informacji? Nie ma. Pan zapisał sobie, jest to dość szczegółowe i nie znam całej dokumentacji. Zapisałem sobie, tylko proszę powiedzieć, czy dobrze zapisałem. Jeśli nie ma odpowiedzi, tak zwykle drogowej na pewno problemu. Wjazd ulica Nowowiejska 29. Czy wjazd do posesji będzie poprawiony lub nastąpi wymiana nawierzchni? Tak, to znaczy do posesji, do parkingu. To znaczy to jest wjazd, tak jak kojarzę, pamiętacie, kiedyś była drukarnia, w prawo Polanowiec i z tyłu, to jest blok TBS-u, tak?
Teraz jest akurat tam katering. No wiem, o co chodzi, tak? I to chodzi o tą samą drogę, bo ta droga na wprost jest miejska. Przed budynkiem TBS-u tam tak jest wyłożone kostko taką drinku. Tak, dobrze, to już, ale to już ta droga już nie znasz. Tylko sam wjazd. Dojazd do ulicy do tej trynki. Czyli dobrze, to jest. Dlatego, że w lewo jest TBS, a w prawo jest Polanowiec, tam jest troszeczkę to zagmatwane, jeżeli chodzi o czyja jest droga, tak? Dlatego podczas odcinania każdy pilnuje swojego, ten kawałek Polanowiec, ten kawałek TBS, tutaj miasto. Czasami jest ciekawy. Dopisał sobie. Każdy pisuje każdy. Co jeszcze? Tak. Ja mam tak. Pierwsza rzecz. Ulica to będzie Olsztyńska, ale żebym nie pomyliła, bo to chodzi o Elmet. O tą przychodnię. Witosa. Tak. To tam jest taka rzecz zrobiona. Jeżeli wjeżdżamy od ulicy Kolejowej do Elmedu, to przejeżdżamy króciutko, tam może z 50 nawet nie metrów i już jest zakaz wjechania dalej. I mieszkańcy mówili, żeby zrobić w ogóle jako jednokierunkową, żeby nie było tego znaku zakazu wyjeżdżania. Bo tam już jest znak, zakaz wjazdu, da się, tylko trzeba to zobaczyć. Nie, organizacja ruchu na tej ulicy była uzgodniona z policją i patrzyliśmy, bo znaczy, były na początku bardzo duże sygnały od mieszkańców, żeby prowadzić tam ruch jednokierunkowy, ponieważ zawadzały dla normalnego przemieszczania się w dwóch kierunkach parkowane przez mieszkańców samochodów. Czyli mieszkańcy do parkowania parkowali, czy się objeżdżali tam na trawie, na skarpę, bo musimy popatrzeć na tę ulicę w całości, czyli od Unii Europejskiej aż do ulicy Kolejowej, czyli tak jak wiemy to na początku przy tych pawilonach handlowych i dalej przy blokach spółdzielni Mamry, po lewej mając tutaj tą część prywatnego inwestora, gdzie znajduje się punkt handlowy. I w dalszej części, czyli tu już bliżej ulicy Kolejowej, właśnie ze względu na też wzmożony ruch mieszkańców, którzy tam mają wyjazd od swojej stu posesji, tak, bo tam jest niemało, mają wewnętrzny parking, organizacja ruchu na tej ulicy została tak właśnie zatwierdzona, że będzie częściowo jednokierunkowa, częściowo dwukierunkowa, żeby tym mieszkańcom ułatwić wyjazd, powiedzmy sobie, zrobić bardziej swobodny. To też się wiązało między innymi z odbiorem śmieci, z dostawą towarów, właśnie między innymi od strony ulicy Kolejowej do zaplecza, tam gdzie znajdują się te wszystkie sklepy, pawilony handlowe w tej części, którą widzimy od strony Unii Europejskiej, tak? Gdzie są te sklepy, tam z tyłu też są dostawy towarów. I to jest właśnie tak zrobione. Ale jeśli mieszkańcy uważają, że chcieliby inaczej, no to musieliby sami zadbać o to, żeby tam przystawić samochody. Tak, ale jeśli chodzi o Tmowicę, jeszcze wyjadę tam. Jeśli już jest na pewnym odcinku jednokierunkowo, to niech będzie zakaz parkowania po obu stronach. O, bo tam jest zakaz parkowania, że ci jadący od strony Unii Europejskiej nie mogą wjechać, bo a śmieciara absolutnie. Widziałam, jak ona się wycofywała i tam od tej strony kolejowej nie może wjechać, bo śmieci jest dalej. A z tej strony nie da rady, to taka ulica jest. Ale dobrze, to ja nie pamiętam, czy tam jest prawidłowe oznakowanie. No więc właśnie. Czy jest oznakowanie, mieszkańcy mimo wszystko stają i parkują niezgodnie z prawem. Bo są tak przyzwyczajeni, to robią. Dobrze, ale inaczej, po naszej stronie, po stronie miasta jest zorganizowanie odpowiednio ruchu i to zrobiliśmy i oznakowanie. Więc ja sprawdzę, czy jest prawidłowe oznakowanie dotyczące parkowania. Natomiast jeśli nie ma takiego oznakowania, no to porozmawiam, żeby też w ramach organizacji ruchu to uwzględnić. No to dziękuję. Proszę bardzo. I jeszcze nie. Ale to chodzi to o ten odcinek od strony tak, szkolnej. Tak, tak. Dokładnie. Jeszcze jedna.
prośba mieszkańców przekazywana była dla pana przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych już dawno. Na ulicy Mickiewicza w środku jest słaby dostęp do kontenerów dla mieszkańców. Pan miał to zgłaszane, bo mi mówiła mieszkanka, że osobiście panu zgłosiła to miesiące wstecz. Ja nie miałam. Ale od której? W środku, Kęczyńskiego, tam w środku. Tam gdzie mieszka Sylwia. Nie znam Sylwia. No ale ja nie chcę z nazwiska mówić. Ale tak by było. Nie, to nic, ale to jest za. Apteka warszawska w podwórku. Podwórku apteki warszawskiej. Tam jest fryzjer, z całego roku jak się jedzie. Co tam jest? Słaby dostęp dla mieszkańców do kontenera. Co to znaczy słaby? Wysypisko. No, nie mają dostępu. Znaczy, ale to nie rozumiem, bo tam jest... No ilu zamiast chodniczek być i tak dalej, to... Dokładnie. Nie, to zaraz, proszę Państwa, to pojęcie słabe jest pojęcie mało precyzyjne, więc... Dobrze, to ja mam prośbę. Ja zrobię zdjęcie i bardzo proszę wtedy pokazać konkretnie, na czym polega ta słaba dostępu, bo może się okazać, że ktoś chciałby mieć przez środek trawnika przejść, bo nie chce mu się iść troszeczkę po chodniku i uważa, że jest słaby. Ale też musimy pamiętać, że no, są takie miejsca, do których no, też trzeba postawić pewne tutaj... No atencją i zrozumieniem, że nie zawsze trzeba tam po prostu na przestrzał robić. Bo komuś się nie chce przejść 10 czy 15 metrów dalej. Ale po prostu się ukrywa. Dobra, okej. Okay. Ale sobie zapiszę. Na razie to zbieram. Ja też. Ja mam, przepraszam. Mieszkańcy oczywiście nie korzystają ze swojego parku, ale mówiło się, kiedy jak najszybciej ta inwestycja będzie dostępna dla mieszkańców. Skatepark mówiliśmy tylko o właściwie skateparkie, tam przy pani przy szkole Webster, tak? Po tej części? Nie, no tak, taki mieszkańcy mówią, że przyjdzie czy skatepark, który byłby obecnie. W budżecie jest zaplanowany skatepark, tak nazwa tej inwestycji jest, budowa skateparku i to dotyczy, tam jest kwota bodajże 300 parę tysięcy i to dotyczy terenu przy szkole na siebie. Tak, bo chodziło mi o tutaj, przepraszam, że to mieszkanka, że ten skatepark, co by tam jest wizualne miasteczko, gdzie podobny będzie i kiedy on będzie, tak dosłownie. To znaczy tak, w tej chwili przemierzamy się, no raczej tak. Planujemy zrobić to na razie w dwóch miejscach. Pierwsze miejsce to nie będzie typowy skatepark, na tak zwany skateboard. Tam będzie 5, jak dobrze pamiętam, urządzeń do jazdy. Przetarg już, bo znaczy, ponieważ było to poniżej progu, więc było to ogłoszenie w trybie kodeksu cywilnego organizowane przez MOSI, został wyłoniony dostawca tych urządzeń w sierpniu. Odbyło się to w drugim postępowaniu, bo w pierwszym postępowaniu zgłosił się dostawca, który zaoferował kwotę za urządzenia przekraczającą nasze zaplanowane w budżecie środki. A w drugim ogłoszonym postępowaniu już nastąpił wybór wykonawcy, który przedstawił ofertę na urządzenia mieszczące się w zaplanowanych naszych środkach. To jest wszystko w budżecie. Tak. I zaraz to dokończę. I to jest przy basenie, tutaj między basenem a halą przy SP4 i przy budynku świetlicy socjoterapeutycznej. I tam będzie tych 5 urządzeń. Zapamiętacie Państwo, że to wcześniej przygotowane się zostało podłoże, było na asfalt. Tam planujemy również zrobić odpowiednie oświetlenie i włącznie też z modernizacją troszeczkę wokół terenu chcę poprawić tam odwodnienie. Przy okazji, tak żeby to nabrało ładnego i już tego miejsca godnego wyglądu. I te 5, przepraszam, Szara, te 5 to już będzie... Tam to będą urządzenia, które będą mogły być przestawiane. Ruchome. Proszę? Takie ruchome. Nie, znaczy to będą mogły być urządzenia, które mogą być demontowane w jedno miejsce, jak zaś taka potrzeba, przeniesione. I
dostawa niestety w dzisiejszych czasach do 12 tygodni. Więc jeśli nastąpiło rozstrzygnięcie w sierpniu, więc trzeba liczyć 3 miesiące, czyli może być to październik, listopad. Natomiast docelowe miejsce skateparku, czyli czegoś większego, to jest przy szkole numer 7. Pamiętacie Państwo, tam jest taki budynek, tam jest, chciałbym powiedzieć, budowa, to tam jest taki teren, gdzie wcześniej funkcjonowało boisko do koszykówki i tam wystąpiły pewne powałkowania terenu spowodowane przemieszczaniem się wód podziemnych i w ubiegłym tygodniu zrobiliśmy odwierty sprawdzające, ponieważ dysponowaliśmy starymi odwiertami jeszcze sprzed iluś lat wstecz, pewnie ponad 20 czy około 20, żeby sprawdzić, jak w tej chwili wygląda stan tego gruntu i czy tam w jakich miejscach występują ucieki. No niestety, żeby też pod tym kątem móc odpowiednio zaplanować rozmieszczenie urządzeń, odpowiednich ciężarów i tak dalej. Wiadomo, żeby nie powtórzyła się sytuacja, jaka jest teraz, żeby gdzieś tam za parę lat nie nastąpiły przemieszczenia i powałkowania. I też zostało zrobione 6 odwiertów, czekamy teraz na ekspertyzę. Nawet im dalej, jak się rozmawiałam z panem naczelnikiem na ten temat, to odwiertu w zeszłym tygodniu się zakończył. Tak więc środki są zaplanowane, czekamy na wynik ekspertyzy dotyczącej tych odwiertów i dopiero na tej podstawie będziemy mogli planować dalej i projektować ten sezon. Ale na ten moment staramy się, żeby jeszcze te jesieni, tak zwane ten skateboard, czy 5 urządzeń. Dziękuję. Proszę. Także proszę uspokoić. Wszystko jasne. Mam nadzieję, że dobrze. Tak, bardzo. Tak. Wrócę do tej ulicy. Witowska. Ja mówię o odcinku jednokierunkowym, nie o tym dwukierunkowym, ale jednokierunkowym. Czyli od Unii Europejskiej, stroją samochody po jednej i po drugiej stronie. Jeśli jest to ulica jednokierunkowa, to tam system parkowania trzeba zrobić dużo. Zależy od której godziny może być. Słuchajcie, ale proszę Państwa, po południu może być więcej ludzi wracając z pracy, po południu może być więcej ludzi. Czy ja dobrze rozumiem, tak po normalnemu, od Unii Europejskiej wjazd po Sierpę, który jest między ekodomem, to jest jednokierunkowe. To po niedawno. Ale też sobie zapisałem, że po prostu sprawdzić oznakowanie i mam takie pytanie. Czemu jest zbudowane przy torach na jadąc na bystwie po lewej stronie? Tutaj przy tym ostrym zakręcie, tam teren budowy jest, teren wyrównany, piasek nawieziony. Co tam się dzieje? Taki budynek niski. Ten budynek niski jest już po drugiej stronie toru. No po lewej stronie się bierze, po drugiej stronie toru. Tak, to jest gminy raczej. To być może jest już teren gminy, nie pamiętam, natomiast tu w tej części, gdzie mamy ten zakręt i te 90 stopni, tak jak się bierze do Pewniku i naprzeciwko gwiazdy kiedyś istniejących zakładów rolnych, tam będzie inwestycja w zasadzie takiego mini parku handlowego, mini galerii.
włącznie z jednym ze znanych barów. Czyli będzie, bo wszyscy mówią, że ten mały budynek, który jest tak głębiej budowany niżej torów prawie, to jest McDonald's. A to nie jest McDonald's, tylko McDonald's ma po prostu jeszcze galerię. Tak, to będzie od tej strony zakładu. Tak, bo tam będzie duży parking. Tam będzie, tak. Także to będzie od tej strony. Natomiast to, co jest za torami, być może jest porobione na terenie gminy. Pytanie, nie wiem, pytanie od kilku mieszkańców. Przepraszam, w tym temacie. Bo ja tak się zastanawiałam, jak to będzie wjazd. Tam jest ten bardzo ostry zakręt. Muszę pamiętać, że wjazd może być prosto z ulicy, ale też tutaj z tej części, gdzie się wjeżdżą do zakładu. Tam może być wjazd na parki. Tak, bo tam są te ostre zakręty, więc podają tak. Jak się jedzie, tak. Już wychodzisz tory, to widzisz taki już wyrobany. Tak, bo zastanawiam się, jak tam jechać, to jest Ale proszę pamiętać, że to wszystko tak się zawsze przy takiej inwestycji opiera o uzgodnienia tak zwanej regulacji ruchu z policją, z zarządem dróg powiatowych. Tu jeszcze pamiętajmy, że to jest generalna dyrekcja dróg krajowych, jak to ustanowienie są zgadniane w prawie. Chcę umieć odpowiedzieć mieszkańcom. Po prostu. I następne pytanie moje. Pytanie bezpośrednio takie, które postawili mi kilka osób, co się zaczynali. Czy ogrody przy obwodówce, czy to po jednej stronie, czy po drugiej, będą zabierane? Jeśli tak, to jaki to jest mniej więcej czas? Bo wiemy o tym doskonale, że obwodnica pójdzie do remontu. Nie odpowiem na to pytanie, czy będą zabierane i kiedy, ponieważ w tej chwili to jest na etapie projektowania przebiegu tego odcinka. To jest projektowane w tej chwili przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad modernizacji tego odcinka szosy ogrodowej od Tronda Przewojska Polskiego z nowym mostem, czy nową przeprawą przez kanał, aż do tego naszego wybudowanego wcześniej odcinka z rondem przy ulicy Świderskiej. Więc to podlega w tej chwili projektowaniu. Proszę też pamiętać, że to tak na marginesie, ale to też jest ważne. Proszę pamiętać o konieczności zapewnienia bardzo dobrej komunikacji przez szosę obwodową, tylko nie wiem, czy pod, czy nad, Giżycka jako tego ścisłego centrum z osiedlem Wilanów. Czyli tu, gdzie mamy ulicę Wilanowską i ulicę Rolniczą po drugiej stronie. Więc tu też parę rzeczy musi być uwzględnionych i projektowanych. Czy to będzie pod, czy nad tą nitką Generalnej Dyrekcji, czyli do nitką drugiej krajowej. Tam też są ogródki. Tak, i tam też muszą być zjazdy, włączenie się na tą drogę krajową. Więc tutaj to projektowanie pewnie będzie uwzględniało zbliżenie się do terenów ogródków działkowych, natomiast czy ich zajęcie? Nie wiem, nie odpowiem na to. Na pewno, jeśli takie projekty, plany będą przygotowane, no to i tak będzie to musiało być przedstawione nam tutaj w mieście, żebyśmy też zaopiniowali, jeśli chodzi o komunikowanie się organizacji. A w jakim to mniej więcej okresie taki plan jest? Jeśli w tej chwili słyszeliście Państwo, została podpisana już umowa, są środki finansowe zabezpieczone, no to ja myślę, że to już jest w trakcie, że to się dzieje, bo jednak patrząc na nawet w ogóle na to, co dzieje się z budową dróg krajowych w Polsce, to jest to w miarę dynamiczne i Generalna Dyrekcja raczej jest za tym, żeby jak najszybciej rozpoczynać inwestycje, żeby środki wykorzystać, a poza tym, żeby nie wchodzić w kolejne podwyżki cen materiałów. Patrząc na drogę do Olsztyna, zamrożony projekt, to ja nie widzę dynamiki. Raczej widzę lekki postój. Ale akurat zeszli w dół w sorkwitach, tam zbliżyli się do rzeczy. No tam to dobrze usłyszeli wszystko. Proszę, mam pytanie, bo dokumentacja cała, łącznie z pozwoleniem na budowę, była zrobiona już wiele lat temu. Myślę, ja się pytałam kiedyś burmistrza, czy to pozwolenie nie straciło ważności. No to powiem szczerze, to mi tak trochę spełniło. Termin był bardzo długi, na 10 lat. Tak, dlatego ja pytam o to w ubiegłym roku, dokładnie. Natomiast jeżeli pan burmistrz mówi, że jest to dokumentacja,
No, ale musi być uaktualniona. Stąd mam pytanie, czy ona jest po prostu, w jak dużym zakresie ona jest zmieniana, bo tam ona była bardzo dokładna, bo pozwolenie na budowę, tak jak my wszyscy czekaliśmy, tylko ona w kopalni nie było warte. Jasne. Każdą dokumentację trzeba pewnie co jakiś czas uaktualniać. Ja wydaje mi się, że to jest na etapie uaktualniania. A, rozumiem, czy uaktualniania, ale tak, tak. Zmiany całej dokumentacji. Bo tam ta dokumentacja przewidywała przecież dwie nitki, przewidywała zjazdy. Nawet tam tak jakby prostowanie zakrętów, jak tak, tam to było lepsze, co mniejsze. Tak, pozwolenie na budowę przecież było. Więc myślę, że to jest na zasadzie uaktualniania tego. Tak, kontynuując ten temat właśnie okręgów dziąsowych, czy dałoby się zrobić tak, jeżeli plan będzie aktualniony i będziemy wiedzieć mniej więcej, żeby szybciej zrobić spotkanie z mieszkańcami? Bo jednak są to ludzie w wieku starszym, którzy mają działki, jest ich w pewnym sensie dochód ich jakiejś konsumpcji. Więc żeby się nie denerwowali, żeby nie przeżywali, że o, przyjdą i zabiorą. Bo takie zdania padają. Żeby to w miarę możliwości zrobić tak, że plany planami, odnowienie planów tak samo, ale już wiemy, że zróbmy to spotkanie. A może to było czyli gdzie indziej? A może gdzie indziej? Bo to jest mają to jest przyjazne, to samo od siebie reaguje. Ja też piszą nie tylko garaże, ale się tego udziału. Tak. To jest tak samo gdzie indziej. Nie, przepraszam. Słowo szybciej jest tutaj. Nie ma szybciej. Ale jak? Może zaproponowałbym inne słowo niż szybciej. No może i tak. Bo my też nie mamy wpływu na pewne czynności, jakie podejmowała generalna dyrekcja. My w tej chwili możemy prosić, ewentualnie pytać się, jak mam pomóc. Natomiast nie ma żadnego trybu nakazowego, szybciej i tak dalej. Czyli ja bym inaczej, ja to sobie zapisałem. Organizacja lub współorganizacja z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad spotkania z mieszkańcami w sprawie przebiegu drogi krajowej. Aktualizacja, to tak naprawdę trzon całego projektu został, czyli to pewnie... Ludzie wiedzą o tym, że obwodnica będzie, że będą zawierane obwódki, bo tak musi być, albo z jednej strony, albo z drugiej strony. Ale są dla nas też rolnicze możemy, bo dużo możemy dać do rolniczych. Żeby to troszkę szybciej, bo to, co nie interesować. Teraz właśnie z planem tego zbudowania, to takie jest trochę może nawet niezdrowe, niesmaczne. Proszę powiedzieć jeszcze, co z zabytkiem tym naszym domem mazurskim, chatą mazurską na ulicy Warszawskiej. Tam na razie jest przykryta siatką, rozwalone prawie wszystko, szczątki tylko sterczą, to trwa jakiś czas, nie widać tam ludzi, nie widać tam żadnych ludzi, czy tam się coś dzieje. Przy tym, no, w naszym tej chatce. Galeria stara, w naszym ustępstwie, no to może jest dobrze. No. Warszawska 17. Tak, tak, tam... Wykonawca jest na miejscu, natomiast na jakim etapie jest i czy zgodnie z harmonogramem prowadzony zakres robót, to Państwu teraz nie odpowiem, to jest zbyt duży poziom szczegółowości. Jeśli jest taka potrzeba, to udzielę do informacji. Ale mam w projekcie dotację na ten budynek. No jak Warszawska 17? Jeszcze raz panią Gosiu, co pani mówi? Że ja widziałam, że w budżecie przewidziane są dotacje na ten budynek. Tak, tak. Chyba tak. Ja też tak. Chcę gdzieś widziałam. Nie, to nie będzie się działo. Tylko miałam, ja raz z tego wczoraj przeglądałam się ten projekt. Tam było, ale coś tam. Nie widzę tej ulicy. Jest ulica Warszawska, ale to dotyczy kwatery, bo jednym na przypadku przy ulicy Warszawskiej. Ale zaraz jeszcze sprawdzę. Ale to w budżecie gdzieś było. Znaczy, w sumie w budżecie jest to zadanie w załączniku numer 2. Jest, ale nie wspomniałam. W załączniku numer 2. Chyba w budżecie widzieliśmy. Ale to w momencie, kiedy rozpoczynaliśmy inwestycje, to musieliśmy najpierw zabezpieczyć się. Tak, po prostu chciałam tak wiedzieć, bo niektórzy pytają, raz się przeszło mi to Warszawskie, pytają, czy pani wie, no wiem, ale kiedy to się rozpocznie, albo kiedy to się będzie działo, bo to wszystko tak jest przykryte i starczy. I jeszcze moje ostatnie pytanie.
czy prace na placu przy Szkole nr 1 zostały zrobione z racji naprawy ulicy Kościuszki i tutaj centrum przy ratuszu? Czy coś tam się dzieje, że tak mało się posuwają te prace? Nie. Tutaj prace się może to tak wyglądać, że posuwają wolno, ale... Ten początek było bardzo intensywne. Teraz w tej chwili podwykonawca uzupełnia te przestrzenie między tymi kostkami i ziemią, tak żeby już tam potem pojawiły się nasadzenia i wysiew trawy. Natomiast tutaj jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą i wykonawca w terminie na razie to wszystko realizuje. Ja mam jeszcze pytanie. Proszę. Ja w trakcie komisji w lutym, wtedy kiedy byliśmy po takim kilkugodzinnym przestoju dostarczaniu prądu, zwracałam uwagę na fakt, że w momencie, kiedy taka sytuacja się powtórzy, istnieje duże niebezpieczeństwo, że osoby, które mają w domu aparaturę medyczną podłączoną do prądu, będą w sytuacji bardzo trudnej, tak? I opowiadałam też taki przykład jednej z rodzin, która jeden z domowników musiał, ponieważ wtedy pamiętacie też Państwo telefony 112 i żadne inne. To była taka sytuacja i prosiłam o to, żebyście Państwo zastanowili się nad stworzeniem oczywiście dla osób chętnych takiego by banku osób, które mają w domu aparaturę medyczną. Niestety nie wiemy, co się będzie działo o jesieni, tak? Nie wiemy, czy nie będziemy mieć problemów nie tylko z ogrzewaniem, ale także z prądem. I te obawy osób, które mają tę aparaturę, one są coraz większe, bo to nam się wydawało do tej pory sytuacja, bo ona się nigdy więcej raczej może nie powtórzy. Natomiast niestety musimy się liczyć z tym, że jednak to, co się w tej chwili dzieje, może się powtórzyć. Więc tu pan burmistrz odpowiedział mi, ja znam za ten protokół, że przemyśli, jak to zorganizować, tak? I informacja miała być. Może nie mieli Państwo czasu na przemyślenie tego, ale bardzo prosiłabym o to, żebyście Państwo jednak zajęli się tym tematem. Bo po prostu no, mogą być tragedie, tak? Mamy już jednego pacjenta, który ma własne agregaty w domu. Tak, więc tak, to koszt 54 tysięcy. I to jest. No i to jest, może nie zbywa. Jakby dobrze by było. W takim agregatorze można zatrzymać prąd całej jeszcze. Tak, no i to jest. Ja opowiadałam w trakcie komisji, że dzięki temu, że domownikowi, bo te telefony nie działały, no dobrze, że było dwóch domowników, tak? Jeden z domowników mógł jakby wyskoczyć, szukać pomocy i spotkał na swojej drodze strażaków ze Spytkowa, którzy po prostu wystarczyli, tak? Ten agregat, ale w takiej sytuacji możemy mieć więcej i takich rodzin mamy dużo, więc no, zbliża się jesień, zbliża się zima. I ja mam świadomość tego, że oczywiście to nie chodzi mi o to, żebyśmy kupowali w tej chwili jakąś ogromną liczbę agregatów. Wskazać może, gdzie nie. A w momencie, kiedy telefony nie działają, ktoś jest sam w domu, to jest osobą chorą. Wtedy nie możesz podać koniec. Dokładnie. To jest już naprawdę ostatni dzwonek, żebyśmy o tym temacie, o którym mówiłam w lutym, po prostu to przemyśleli. Dlatego ja proponowałam jakiś taki bank informacji o tych osobach. Oczywiście muszą to być osoby, które się same zgłoszą i są chętne do swoich, tak? Poza tym wkraczamy bardzo taką dosyć interesująca jednocześnie niebezpieczną ścieżkę, mianowicie ochrona bardzo wrażliwych danych. Bo nie na zasadzie... Teraz ten bank osób posiadających w domu aparaturę medyczną różnego rodzaju od razu będzie wskazywało, kto jakie ma dolegliwości, czy może być bardzo łatwo. Czyli wchodzimy już tutaj w zakres bardzo głęboko właściwie. Pytanie jest takie,
ten bank osób ma służyć temu, żebyśmy wiedzieli, gdzie takie osoby są. My, czy mamy, czy to ma być tylko do naszej wiedzy w czy mamy komuś to udostępniać? Tak? Mamy komuś to udostępniać, że to niestety na to bym się zakresie tak nie ważne. Czy pan, bo to pan był w takiej komisji, nie było pana burmistrza, pan uczestniczył w tej komisji. I ja wtedy mówiłam o tym bardzo dokładnie i o tym rozmawialiśmy. Tu po pierwsze ze względu na ochronę danych osobowych, a zresztą nie można nikogo przymusić, rozmawialiśmy o tym, że musiały być to być osoby czy rodziny, które same się zgłoszą. Tak. I w sytuacji chodziło tu o opracowanie pewnych procedur, że w takiej sytuacji te osoby, które mają ten sprzęt, światła nie mamy, godziny, to trzeba do nich dotrzeć, trzeba to dokładnie. Ja to bardzo dokładnie wytłumaczyłam w lutym, tak? Więc tu o to tak naprawdę chodzi. Mówiłam, że może w takiej sytuacji wykorzystać wojska terytorialne, czy jakby te wszystkie służby, które mamy i które w danej sytuacji pomagają, tak? Bo możemy mieć. Obyśmy nie mieli takiej sytuacji, ale w tym roku możemy mieć. To jest tak, mi się wydaje, że troszeczkę taka właśnie półka ochrony cywilnej, że powinniśmy zdawać sobie sprawę z pewnego zagrożenia, które by dało nam już sobie, że tak powiem, przed tym, co się może zdarzyć, już nas to ostrzega, tak? I myślę, że tutaj w tym kierunku działanie zabezpieczenia się, tak jak na przykład gminy, na pewno się w jakiś sposób w związku z hodowlą zwierząt i potrzebą wydojenia po prostu tych zwierząt w razie dłuższego nieobecności problemu zabezpieczają. To tak samo i miasto. Dobrze, bo mamy człowieka do zwierząt, ale o to chodzi, że po prostu musimy przewidzieć, rozeznać się, ile tak naprawdę miasto ma w swoim poprzez organizacje, które są dookoła. Mamy mamy Straż Pożarną, ile mamy regałów, które możemy dać. Tak, ale słuchajcie, tak, ogłoszamy, tak, i kto z Państwa jest w takiej sytuacji, żeby te osoby, po prostu ja już nie wnikam, czy mają się zgłaszać do MOPS-u, czy do szpitala, czy do zarządzania kryzysowego, tak? Bo te osoby też będą musiały wiedzieć dokładnie, do którego miejsca, bo mają się zgłaszać. To jest zarządzanie kryzysowe, to ale ja mam szanować. Oni muszą mieć dane. Ja myślę tylko tyle. Ale w mieście jest zarządzanie. 57% koncentratorów jest na mieście. Proszę pana, ja to wiem i u kogo są. Więc nie ma światła? Nie ma dronu. Dokładnie. To co my tuż to zapisamy. A to jest chyba jedna z tych spraw, które po prostu na nas na dzień dzisiejszy powinny być. Bo mówię, budowa drogi jest ważna, wszystko jest ważne. Ale w pewnym momencie to będzie najważniejsze. Dobrze. Dobrze. Są jeszcze pytania do pana burmistrza? Jeśli nie, to wyczerpaliśmy powrót.